Kto to stoi na starcie? Józek. Kurwa, jego mać. No sorry, ja nie zauważyłem, parę. Dobra, ja ten uciekam, bo i tak sobie gram w tą przygodę. Ale piękne autka macie, no. Takie bezlotek, super. Lubię tak jeździć. Fajnie to wygląda, szczególnie się na Pradze, co? Fajnie to wygląda. Najbliższy, ja bym po mieście się ścigał z gościami, kurwa. Naprawdę, tylko mój taki za bardzo amerykański. Mogłem coś innego wziąć, ale... tylko nie mam. Moja dyskoteka nie pasuje. Czemu dyskoteka, czy wiedziesz? Był pokolorowany cały. Aha. Teraz. No coś chcieli co cicho słuchać. Kurwa mać, sorry. A nie, ogólnie ja słyszałem po prostu wszystkie cicho, miałem strasznie wytrzymałą grupę. Co tam ci będzie? Jedziecie razem, czy jedziecie wszyscy tam z osobna jakąś ligę? Tak, nie, razem wbiję. Oj. Moment, bo właśnie dołączam do tego ligi. No, okay, do tych prototypów. Przejadę sobie wyścig czy dwa. Dołączę do was. Ujku. Ale skasował się. No tam jest taki... poprzedniej szybie. Najpierw nagle, siedział mi na ogonie, nagle urwało, bo patrzę z tyłu leży. No bo tam jest ta eska taka, nie? I że tam widziałem trzask tylko się. Taki, kurwa, jak podskoczyły opony. Kiedy samemu to jest do opanowania, ale jak tylko jedzie przede mną, to ciężko mi wyczuć te miejsce. Co to jest za beta? No jedynka. Coupé. Ale ładna. Fajne, widziałeś się w Cabrio? W Cabrio ładnie wygląda. Aj! Widzę. Dobra, żyjesz. Jakiej? No w tej lidze BTCC, tej głównej na forum. Nie. To są nudne samochody, czy... Nie, bo ja byłem w pierwszym wyścigu, czy tam drugim jeszcze nawet, ale problemy zdrowotne mi nie dały jechać. I dzieci też mam. Dużo, znaczy dużo, no malutkie, dużo. Dwójkę malutkich dzieci. Drużynę piłkarską, 11 w domu. No tak, no mam trójkę, to jest dużo już, nie? I nie da się tak wszystko mieć, co się chce. No. Teraz się nauczyłem od nowa jeździć Forzę i sobie trzymam to, żeby nie uciekło, kurde, bo jak znowu ucieknie, to już mi się nie będzie chciał wracać do tej gry. Czemu na nowo? Taką długą przerwę. Aha, przecież nie grałem najpierw rok, później pół roku i wiesz, mi się odechciało, po prostu. Siedziałem na czołgach przez ten czas. A teraz pograłem w Projecta, to mnie od nowa, wiesz, poruszyło. Do kierownicy brak jeszcze. No właśnie Józek od wczoraj jeździ na kierownicy. Staram się bynajmniej. A Zajawko, ja też biorę tą gierkę. Potrenować ruszanie na starcie. No. Risto też tam gierkę niebawem będzie może podłączać. No, na razie nie. Też jak się dowiedziałem, że Adi jeździ z kierownicy. Ale cię słabo słychać. No, słabo cię słychać. Weź tam coś zrób z tym. Że co, się dowiedziałeś? No, że jak się dowiedziałem, że Adi jeździ na padzie i kręci takie czasy, to stwierdziłem, że ta kierownica dużo nie daje.
Nie w Forzie, daje, nie? Daje, ale nie dużo, tylko troszeczkę. No, ale chyba nie w Forzie, co? W Forza jednak ten jest podpada nie, dobrze no, zrobiona. Nie, jest szybciej, bo jest płynność lepsza, ale to tylko trochę, 200-300 max. Na tym samym zawodniku mówię, jakbyś ty na przykład... Czy nie wiem jak to stwierdzić, no, ja widzę różnicę to 2-300, nie więcej. No. A zobacz, ale w dercie czy w Assetto Corsa to już jest kolosalna różnica, nie? Ty tam mówiłeś, że 15 sekund, czy ile? Tak, 15 sekund, czyli no. To widzisz to. To specjalnie to zrobili tak, żeby potem się nie dało. Wiesz co, to też jest wersja na komputer. No. Oni pracują, żeby na 10 dało. Znowu cię słabo słychać. No, ja Projecta pograłem, Adi mi pada ustawił. To normalnie się zabujałem w tej grze na padzie, kurde, a wcześniej się nie dało jeździć. No pewnie. Takie same czasy jak na kierownicy goście trzepią, robię na padzie w projekcie. To mnie kurwa tak cieszy, że masakrę. Dopiero tam zagrałem jeden czy dwa dni, ale naprawdę nie ma porównania Forza do tamtej gry, jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy. No tam fajnie tam kierownicy. Się pocić cały czas, żeby ujechać tym, nie? Nie ma tu, że lecisz paluszkiem na rzaka i po prostu się nic nie dzieje tutaj, tylko biegi, a tam... Ta buda cała trzeszczy tak, kurde, jak w aucie wyścigowym. No, to też zauważyłem, ja na filmikach tak fajnie to zrobię. Tak strzela tymi hamulcami, normalnie byś w wyścigówce siedział. Jeszcze jak jest ta kamerka z tego, to on tam z głowę kieruje w zakręty, też jest fajne. No, z tą głową też pięknie, tylko trzeba się przyzwyczaić, że on tą głową lekko rusza sobie, zagląda w zakręt, nie? I ogólnie to zajebiście to wygląda, tylko... No już nie będę się doczepiał niczego. Myślę, że będzie lepsza grafa w nocy na przykład, to niebo ma trzy kolory tylko, takie pikselowate jeszcze. Ale niech będzie sobie. Chociaż jest dobra. Tam tak temperatura gra rolę, że co chwilę masz inną przyczepność drogi, nie? Zależy ile stopni, jak mokro. Przecież cały czas myśleć, jakie opony, gdzie jak hamować, czy później, czy wcześniej. Ale tam są zmienne warunki pogodowe? Tak. Ale to takie, że co chwilę masz coś innego. Zależy jak sobie to ustawisz. Ustawiasz sobie jak chcesz. Realny czas, realną pogodę. Oczywiście. Kurde, no gdyby Forza to miała. Ja nie wiem, kto tam odpowiada za jakość tego produktu, ale... Niby Forza ma takie szanse, żeby być naprawdę jedną z najlepszych gier. Ale nigdy nie będzie, bo to jest gra... do zarabiania pieniędzy, a nie do umilania życia wymagającym kierowcom czy tam graczom. No tak, ale oni patrzą dużo na zysk, było. A nie na nas. No. Ty, tak. To musiałby zrobić grę, kurwa, sympatyk tego wszystkiego, tych symulacji, żeby tak była gra. A co to kurse teraz wychodzi, to nie ma co tego się... nie zrobi, nie da ci nigdy, zawsze zabiorą coś, później oddadzą. Tak. Kombinują, zamieniają i ciągle ta sama gra, tylko w innej obramce. No, Szymko, ty mówisz Assetto, tylko wiesz, problem jest taki, że Assetto i chociażby Dirt, czy tam Project Cars, jeszcze do niedawna, z tego co wiem, no to były gry typowo dla takich maniaków wyścigów. Bo jeszcze najlepiej, gdyby wszyscy mieli kierownicę. No, podobno w Projekcie to się zmieniło teraz. Ale właśnie Forza to jest tego typu gra, gdzie najwięcej ludzi sobie może na nią pozwolić, no bo tutaj czy to masz pada, czy kierownicę, masz takie same szanse. No ale to widzisz, to trzeba się właśnie zdecydować się. No, mi się bardzo podoba, żeby było takie, wiesz, trochę bardziej hardkorowe, żeby właśnie, wiesz, kierownica przez swoją precyzję miała większe szanse. No i do tego niech będzie takie w tym momencie Assetto Corsa, nie? Ale jak chcesz się spotkać z większą ilością graczy, czy wyrównane szanse, czy jakoś po prostu luźniej, to niech będzie ta Forza. Mi jak najbardziej odpowiada ten model, który jest aktualnie, nie? Do tego jeszcze rozbudowana Forza jest o te, wiesz, tuningi czy malowania, taka, wiesz, totalna zabawa. Okej, spoko. No. Niech sobie tak będzie. Wydaje mi się, że jest sweet spot teraz, nie? Jak będzie ta Assetto Corsa, będzie Dirt Rally i jest Forza, nie? I jeszcze Forza Horizon, tak, na jako wisienka na torcie. Znowu cię przełączyło na cicho. No właśnie, opada mi cały czas mikrofon. Dziwi mnie niektóre ruchy w Forze, jak na przykład to, że zrobili te kałuże 3D. Nie wiem, cholerę komu kałuże 3D, bo...
Ja jestem przekonany. Jasne, to jest super, ale niech to by współgrało ze zmiennymi warunkami pogodowymi, bo na pewno ludzie by to woleli bardziej. I też po cholerę robić trzy oddzielne jakby trasy na noc, deszcz i dzień. Jakoś Project Cars sobie radzi. R-Factor sobie radzi, a ile ma lat. Dobra, to, no ale to wiesz, to też pierwsza taka próba, nie? Na pewno w następnej będzie to jakoś lepiej ogarnięte, nie? Jakiś feedback dostaną. Myślę, że na pewno. No. Albo po prostu nie chcą robić wszystkiego naraz, żeby mieli co. No to już wiadomo, lata. Nie? No to kolejna. O, dlaczego oni wprowadzili tych, o Jezus, zmiennych warunków pogodowych? To było, żeby były, wiesz, było w siódemce. Żeby się jeszcze przyszły ten części sprzedawały dobrze. O. Muszą mieć coś nowego. No właśnie, no ale niestety gracze na tym tracą. O, ładnie, fajnie mi się jechało ten wyścig. Oj, palne cię. Nie. Z rozwalaną szybą. Nie mam nic w klasie B. Ty tam na A-klasę masz chyba dużo, nie? No, a możemy pojechać, no, tak. Najwięcej chyba no, tu jedziemy teraz. A...